Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Drugi lot, który będziemy w tym sezonie relacjonować, będziemy obserwować u kolegi Andrzeja Walędziaka w oddziale 074 Starogardzański Kociewie. My tutaj do kolegi Andrzeja dość często odwiedzamy, zwłaszcza na tych pierwszych lotach, bo nam tu też, powiem szczerze, jest łatwo podjechać, blisko. I tutaj te pierwsze... Tobie jest blisko. Ale czekaj, ale jeszcze fajna rzecz jest, że tutaj akurat w oddziale 074 Starogardzański tych lotów tak nie odwołują, tak jak w zeszłym roku było to często, że było często się gdzieś rzadko, można było ciężko umówić na lot, bo następowało przesunięcie. Natomiast tutaj nie ma takiego ryzyka, zresztą nawet ja mam blisko, to też mi się bardzo łatwo i przyjemnie przyjeżdża. Ale przy okazji popatrzmy, też mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę. Jest praktycznie bezwiecznie. Troszeczkę, że tych chmur nie ma, to nie jest chyba tak aż za dobrze, co? To jest tylko... Witam wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj drugi lot w naszym oddziele 074. Lecimy z miejscowości Połczyn-Zdrój, 160 km w domie. A to, że nie ma chmur, ja myślę, że na takim odcinku widziałem, tu może pół godziny temu pewnie malborskie gołębie leciały. Oni mają trochę z bliższej odległości, bo mają relatywnie dalej z kierunku zachodniego. Mają jedną szybkość miały, ja myślę, że tutaj u nas też nasze też będą miały podobno. A ile wypuszczone zostały o godzinie 7 rano, dałem 55 gołębi. A ile cały oddział dał? To w sumie ja nie jestem w zarządzie, jakoś się tym nie zajmuję, ale w zeszłym tygodniu mieliśmy 5000 bez kilku. Czyli też może powiedzieć, że też podejrzewamy. Ja myślę, że troszeczkę w słońcu się schowam. Ja myślę, że podobnie będzie. Strat nie było za dużych? Jak u kogo. Był w zeszłym tygodniu, wiadomo, ten pierwszy lot, to tych gołębi się miesza na niebie. Byliśmy w takim miejscu, byliśmy w Szczecinku, gdzie było chyba 9 kabin. Tam, gdzie jest 9 kabin, to jest różnie. Tak, to już wtedy się zabiorą niektóre gołębie. To już jest różnie, tak. Trochę wiatry były, rano były wiatry takie, później były takie, także jedni się cieszyli więcej, drudzy cieszyli się mniej. A u ciebie jak było? U mnie było średnio, 10 drużyna w oddziele, ale jestem zadowolony, nie ma co narzekać. Tutaj 55 gołębi, gdzie poszło, zobaczmy, tutaj system działa, patrzymy, jest godzina tutaj 8.46, czyli będzie... No, jedna antena podłączona. Tak, widzę, teraz już tylko masz jeden wlot, bo tam w zeszłym roku jeszcze tam miałeś, nie? Tam miałem, tak. Gołębie generalnie wchodzą tylko jednym oknem. Mógłbym podłączyć tutaj drugą antenę, bo tu w sumie zostało... Znaczy, tu mówisz o tym gołębniku? Tak, o tym gołębniku. Tu w sumie zostało bardzo dużo gołębi rocznych, zeszłorocznych tak zwanych. Ale ty, przepraszam, bo ty przyniosłeś się, tak? Czy jak to jest? Przyniosłeś. Ty lotowałeś przecież z tego gołębnika. Tu lotowałem gołębie młode i tych młodych miałem około 80. W sumie sporo ich zostało, a jak relacjonowałeś w roku ubiegłym, ja mam tylko 20 cel gniazdowych. No właśnie, i tak z tego... Więc właśnie... 20 samców. Rozumiem, czyli po prostu te młode, które tu latały, nie zostały niestety przeniesione tam w ogóle. Część nie została przełożonych. Mój najlepszy młody, taki fajny, też został, bo chciałem sobie wychować po nim młode. Także nie napalam się na jakieś tam... jakieś mocne lotowanie. Dobrze, popatrzmy, jeszcze do sklepu wejdziemy, bo no ostatnio kiedy byliśmy, to miałeś te produkty Van He. Powiedz nam teraz, jak już się ten sezon zaczął, co się cieszy największym zainteresowaniem? Musimy cały czas patrzeć, czy nic nie przylatuje, nie? No ja mam nadzieję, że dostanę telefon od mojego kolegi serdecznego, Jacka. Dostanie wcześniej. Skalisk, tak. Jacek w zeszłym tygodniu miał drugą drużynę, bardzo ładnie mu przyleciały gołębie. Co się sprzedaje, koledzy? No sprzedają się naprawdę różne produkty. Ile firmy, tyle jest klientów. Jeden woli teściową, drugi woli synową. I tak jest z naszymi produktami gołębiarskimi. Tu widzimy Leśnej Doliny, widzę produkty. Tu Leśna Dolina jest tam. Tam na półce też jest właśnie. Po prawej stronie rozłożona, tak. Tak, po lewej tu mamy centralnie praktycznie Van He, właśnie Herboca. Podobno się przyzwyczaiło do takich produktów właśnie naturalnych. Tutaj Leśna Dolina w ogóle ma jakieś te soki. Trochę trudno je powiedzmy przesyłać na odległość. Wysłałem. A dlaczego już szklane, że są? To ze szklane jest to jednak kłopot z pakowaniem, mimo co ukrywać te paczki. Są rzucane niekiedy. To są rzucane, a szczególnie. Nie to, żeby się coś do pracowników poczty mówiło albo kurierów, nie? Absolutnie, ale niestety, jeżeli jak ja widzę czasami, że ktoś skacze po paczkach, to jak nie ma takie szkło pędne. No właśnie. No wiadomo, Renfrit się chyba sprzedaje tak najlepiej, ta firma się mocno ukorzeniła na naszym rynku. Znane są te produkty. Tak, widzicie, no Bax u góry, cała półeczka, to też ma swoich zwolenników, a poza tym ten ich program składający 6 produktów, tak naprawdę dla hodowców jest prosty i
wielu ludzi nie chce się trudnić tym, żeby tam kombinować, mieć tych produktów około 20 w tygodniu i tak dalej. Nie? Ja tutaj patrzę, jeszcze masz właśnie firmy Benefit, ona się kiedyś nazywa Aquami, to oni też mają chyba tylko 7 czy 8 produktów, tak jak tu widzimy właśnie. I na nich też jest cały program zrobiony lotowania, nie? Tak. Oni w sumie nie poszli z duchem czasu, nie mają całotygodniowe... Produkty są może tak, produkty są bardzo dobre. Mają, jak widzicie, produkty dla drobiu, dla egzotyki i dla gołębi, ale nie poszli z duchem czasu, nie mają planu tygodniowego. Plan tygodniowy dzisiaj... Ale można na podstawie tego, co my wiemy, możemy sobie na podstawie tej wiedzy naszej i znajomości, jakie są to produkty, ułożyć taki plan. Niestety hodowcy jednak chcą taki plan i te produkty, te firmy, te produkty firm, gdzie jest ten plan tygodniowy, od razu widać po sprzedaży. Są bardziej przyswajane. Są, sprzedają się lepiej, nie? Aczkolwiek ten, który ja do tego znanie specjalnie wracam, bo właśnie to on jest, tak nie mówi się o prostocie, on jest dość prosty i tutaj mamy i zakwaszacz, widzę, acidomid. Tu akurat jest wystawiony akurat zakwaszacz dla drobiu. Powiem szczerze, że oni mają, jeżeli chodzi o acidomid. Ja pamiętam, jak ta firma się nazywała Aquami, to było dosłownie to też było, bo mieli H i G. Tak, mają opakowanie półlitrowe, litrowe, 3-litrowe, na oknie widać i poddałem jest. A, taki o ten, bo ja go też tak pierwszy raz widzę. I tu cena, widzę, jest korzysta, taki zakwaszacz. Zobacz, taki zakwaszacz pod dołem, 5-litrowy, pod nim. Widzę, tutaj o, pod nim, taki duży. Nie, ten pod nim, tak 86 zł, bo właśnie patrzę, że ten tutaj 3-litrowy zakwaszacz acidomidu, on kosztuje 58 zł u Ciebie, to jest bardzo dobra cena. 80 chyba 6, 5-litrowy. Tak, 5-litrowy, a gdzie z boku stoi Avidres Plus, no, 170 zł. I tylko, czy to jest też ten sam, że zawiera ten kwas mrówkowy, propionowy? Tak. Czyli bardzo ciekawa oferta. Mają też swoje ulotki, katalogi, a ponadto pełne tłumaczenie każdego produktu. Na stronie jest. A pod spodem, ja wiem, bo tu jest taka książeczka, tu się odklei. Tu się odklei. Pokażmy, może odkleja się właśnie. O, i tu jest, jak się nazywa, w różnych językach, całe instrukcje. To jest taka też nowoczesna i niepowtarzalna forma właśnie ulotki. Tu mamy też PL, nie? Dobrze. Jeżeli chodzi, tu chciałem właśnie taką myśl skończyć. Bardzo dużo hodowców kupuje mniejsze opakowania, żeby je szybciej zużyć. Mhm. Jest to taka nowość, jakby na naszym rynku moda, może przezorność. Zamiast kupić sobie litrowe opakowanie, hodowca woli kupić sobie pół litrowe, za jakiś czas pół litrowe, żeby... Może mu chodzi o to, żeby o ten termin ważności był. To nawet nie chodzi o termin ważności, tylko że jak się otworzy, żeby to szybko zużyć. Aha. Żeby ten produkt jak miał jak najwięcej jeszcze swoich właściwości. A jeżeli chodzi o terminy ważności, to mamy pierwszy produkt z brzegu 2020. No. Tutaj też. Bo patrzę, elektrolit jest tutaj w ofercie i ten acidomid masz też tam od razu, jest zrobiony tylko z głową papugi, ale to nie przeszkadza niczemu, bo to jest to samo. Ale tu jeżeli... Karmiwit jeszcze widzę, jest to, można powiedzieć, że to jest karmicina. To nie znaczy, koledzy, tylko to nie znaczy, że nie ma acidomidu dla gołębi. Tylko półki, dalej jest, tak? Półki są tak małe, że się wszystko nie zmieści. O. Proszę. O. Każdy może być zadowolony, a tu my jesteśmy z hodowcami, także każdy. Dobrze. Nie, bo to ja pamiętam, ta firma, ona miała właśnie takie, kiedy ja się poznawałem ją te 8 czy 10 lat temu, ona miała nawet opisy miała tak zrobione, że było acidomid. Na przykład G to był dla gołębi, a po czesku H, holub. I oni po prostu, bo to jest firma z Czech, ona się teraz nazywa Benefit, a wcześniej była Aquami. Ale widzę, że ona się cały czas na rynku utrzymuje i ona też właśnie, jak widzimy, cenowo jest bardzo korzystna. Tutaj nowością, jeżeli chodzi o tą firmę... Jest ten dozowniczek? Nie. A co? Nowością tej firmy są ładne kartony. Kiedyś te produkty były tylko właśnie w takich buteleczkach plastikowych, teraz są ładne kartony. Popatrzmy ten Optimin, jak jesteśmy, zobaczmy, to jest przezroczysty płyn, na co to jest? Dlaczego właśnie przyniosłem Optimin? Optimin jest bardzo dobry, to można go porównać do produktów Mineral Drink, można go do Flusing Mineral z Baxa, do Mineral Plus z Bayersa. A to jest produkt, koledzy, kosztuje 24 zł. Ja tu podniosę, może to tu spadło. Tak. Dziękuję, Krzysztof. To 24 jest... zł w detalu? 24 zł w detalu, litrowe opakowanie.
I to są właśnie minerały. Szczególnie dla gołębi właśnie rozpłodowych, czy gołębi lotowych na początku tygodnia. Nie? Ja sobie teraz przypomniałem, że przecież ty mówiłeś o tym programie, ale ja pamiętam, że sukcesy skorzystałem z tych produktów właśnie Aquamidy, jak jeszcze się nazywał kolega Ryszard Jarka z Konina. On właśnie korzystał z tych produktów i też właśnie sobie to chwalił, że jest, nie była aż wielka taka ich różnorodność, ale za to było wszystko to, co potrzeba. I on miał program zawsze stworzony i też z sukcesami tam w Koninie. Ja kiedyś dzwoniłem do przedstawiciela, do pani Monika, no mniejsza z tym, przedstawiciel czeski w Polsce, żeby stworzyli taki program, to właściciel go tworzy, no ale latami. Tworzy go 2 lata. No, tam. Powiem wam szczerze, dzwoniłem też do Leśnej Doliny, do pana Żołądkowskiego. Tutaj obiecał pan doktor weterynarii, nasz pierwszy doktor w Polsce. Krzysiu, kto? No teraz ty musisz powiedzieć, bo ja wielu znam, masz mi głupio powiedzieć, bo Stencel, nie, tutaj nasz pan Koralewski Andrzej. Obiecał koledze, on tam te produkty mu chyba pomaga też tworzyć. Pewnie mają. Ale ja myślałem, że jeżeli chodzi o program Benefedu, żeby ktoś zrobił, to ty możesz być osobą. Ja widzę, że lubisz te produkty Benefedu. Tak, bo one właśnie ja powiem szczerze, bo one są tanie też, ja widzę. One są tanie, a są, widzę, po wykonaniu, nawet estetyce, to można się spodziewać. A mówię, ja znam hodowców, co sobie bardzo chwalą te produkty, a uważam, że jest trochę taki mniej eksponowany. Ale ja myślę, że ty taki program na pewno stworzysz tutaj, jak ktoś będzie chciał. Lecie, to jest, na te programy to jest coraz mniej czasu. Czasami prosicie mnie o jakiś program właśnie z firmy Haplabs. Tutaj mogę przeprosić pana, wysłałem mu, znaczy nie z Haplabs, a Leśnej Doliny, zrobiłem mu program tygodniowy. No i właśnie potukła się buteleczka w środku, plan zalało. Aha. A ja 2 tygodnie nie mam czasu go stworzyć od nowa. A także ksera nie zrobiłeś? Ksera nie zrobiłem, poświęciłem pewnie z 2 godziny na to. A w związku z tym, że jednak jest trochę pracy przy sklepie, to nie ma czasu zrobić jakby tego od nowa. Także kolegę przepraszam, pamiętam o tym. Na razie teraz może podziękujemy koledze, bo tak, jest godzina taka, że mogą się za chwilę gołębie pojawić, a nie chcielibyśmy też przegapić. Słońce coraz bardziej świeci, wiatru na razie nie ma. Ja jeszcze podejdę tu w tym czasie, kiedy byliśmy, coś się nie odbiło. Na razie się nie odbiło, jeszcze zero, mamy godzinę 8:56. No i sobie tutaj czekamy. Poczekaj, może Krzysiu wykorzysta ten moment. To będziemy losowanie? Tak. Dobrze, to powiedzmy jak to losowanie. Czekaj, może kolega Jacek dzwoni. O, Jacek. O, to będzie to. Halo, Jacek. Obok mnie tam, na liskach. No nie odbieram, bo tutaj jest Krzysztof Kłos i nagrywamy film. Zaraz się dowiemy, czy już ma gołębie. 8:54, a ile masz gołębi? 24 gołębie ty masz? No, to czyli słyszymy 8:54. 8:54. Pierwsze się poradziły, 24 gołębie, a to jest 20 km wcześniej gdzieś. Tak. Kaliska jest 8, to jest. Czyli 3 minuty. Jacek ma przez 3 minuty i 24 sztuki? Mamy pierwszego gołębia. O, słyszymy, odbił się. Zobaczymy, zaraz jest to gołąb. 11.090. Tak, dobrze mówię? Tak, z 14 roku, czyli 4-letni gołąb. Samiczka? Tak, to samiczka. Jest, samiczka jest drugi gołąb. Tam trochę nam się przekłamanie pewne wdało, bo pierwszego miał 8:47, tak? 8:47, Jacek była 8:57,9, jakże rozmawialiśmy. Tu jest jeszcze jeden. Kolega Jacek miał 24 sztuki. I to było kaliska, 20 km wcześniej, a mamy w międzyczasie. Wylądował tam i teraz tutaj też wejdzie. To tam nie jest aż taki problem, żeby tylko wszedł. To są roczniaki, które one miały, wiesz, one są... Jest następny już. Mamy 2 odbite, 55 sztuk, czyli jeszcze 53 sztuki w powietrzu. W zeszłym tygodniu straty duże miałeś, czy nie? Nie, jednego gołębia. Jednego tylko. 2 gołębie do godziny 15 brakowały. Jeden doleciał po kilku dniach i tego jednego wciąż nie ma, nie? Teraz trzeci lot, który będzie za tydzień? Trzeci lot gdzie mamy będzie? Gryfice Śląskie, to już będzie około 200 km. 200 km. No. Ten, przypomnijmy, lot 160 km. 160 km, to jest tak, Połczyn Zdrój, to gołębie leciały niecałe 2 godziny, tak? Bo tutaj ten cień tak pada. Tak, 2 godziny niecałe, bo jako 7 wystartowały, a przyszedł ten pierwszy. Teraz jest 9 równo, czyli ten przyszedł praktycznie po 2 godzinach. O.
nie zwrócili tylko uwagi, czy z kierunku one przyszły. Ty patrzyłeś? No, tak, ten pierwszy tak dość przyleciał z kierunku, nie? Dobrze. No, sobie teraz czekam. Tutaj jeszcze w międzyczasie chcemy też wykonać losowania. To powiedzmy tutaj, o tym, tak, co to będzie? Losowanie wśród klientów, tak? Wśród klientów przeznaczę 10 gołębi młodych dla moich klientów. Jest następny, trochę pod słońce, ale to nic. On tu krąży. Myślałem, że jednak one przylecą. Ja stanę sobie w cieniu tu, żeby to słońce mnie nie raziło. Przylecą jednak większą. O, tam jest. Gołębie wyglądały dobrze, naprawdę dobrze. Mhm. Ale zaraz ładnie siada. O, teraz możemy wyskoczyć. No, stary chyba gołębie. Ten, proszę? Chyba stara konica znowu. A ta wcześniejsza, ten drugi gołąb, to był... Ten drugi to był roczniak, a ta jest też czteroletnia. Weterani, nie wiadomo, co po drodze było. I następne dwa są... Tylko one stamtąd przychodzą. Troszeczkę tak jakby z Peplina to jest, nie? Jest, bo wiatr jest dzisiaj północny i to jest właśnie... Mieliśmy dzisiaj dyskusję z Krzysztofem, że te oddziały są coraz mniejsze. O, siadają. Dwulatki chyba, tak? Teraz to są dwulatki. Dwulatki, tak, tak, tak. Dwulatki widziałem. Czyli idą gdzieś trzy gołębie wysoko. Ale to chyba dalej. Mieliśmy właśnie dyskusję, że te oddziały są coraz mniejsze. Nasz oddział też jest rozwleczony, ale coś za coś. Mamy spokojne lotowanie, zabezpieczone mamy właśnie, jeżeli chodzi o udział w lotach, opłaty nie są za duże. O, i tam są kolejne, zobacz, dwa, trzy nawet. O, tam jeszcze trzeci wysoko. Tu będziemy obserwować. Nie przychodzą w grupie, tylko widzimy takimi jeden, dwa. O, tutaj następny. Tam i to też. A to czyjeś, co? Tam to czyjeś, to już na... Ale tutaj się schodzi, to mogą być te różne. 4-5 gołębi. Tutaj, o, to cały czas coś krąży. Takie uderzenie będzie bardzo wysoko idą gołębie. Chodź. Bo teraz jest w tych powietrzu kilka sztuk, to nie wiem nawet ile, chyba z 5-6 sztuk. Będzie jednak mocniejsze uderzenie tych pierwszych gołębi. No Andrzej, ja wolę jak oddzielnie przychodzą, się lepiej filmuje, nie ma takiej grupy. Ale dla oglądających jest lepiej. O, teraz akurat mamy możliwość, ja tutaj do Andrzeja lubię podjechać, a w tym czasie, kiedy my tu jesteśmy, to na pewno wiele osób filmuje sobie samemu, albo inni koledzy, którzy się tym zajmują, filmują tak, że będziemy dzisiaj z lotów mogli oglądać tych relacji bardzo, bardzo dużo, podejrzewam. O, technika poszła do przodu, jest to coraz łatwiej robić, coraz więcej tych umiejętności posiadają osoby, które żeby sobie zamieszczać, oczywiście. I tu córka też często filmuje loty. Mam taki ciekawy temat do poruszenia. Prosił mnie pan z Poznania. Pan lotuje z bratem, jest kierowcą, wozi gołębie. Jest kółeczka. Do ciebie właśnie jest prośba, że jak będziesz relacjonował te nasze tutaj zmagania, żeby powiedzieć zawsze, gdzie hodowca względem oddziału mieszka, jak, czy, no to czy jest na początku oddziału, w środku, no na północy, razu, że na teraz, południu. Teraz tego hodowca, bardzo ten hodowca cię prosił, ogląda tam swoje wypowiedzi. Tak, że się bierzemy, że tak powiem, za relacjonowanie teraz zgodnie z tymi oczekiwaniami i powiemy tak, że kolega Andrzej, akurat gdzie jesteśmy, jest tutaj centrum Starogardu. Natomiast ten hodowca, z którym Andrzej rozmawiał, kolega Jacek, on jest dosłownie... Jacek Skurczewski. To jest pierwszy pomiar, najbliższy chyba w Jacek oddziale. Jacek Skurczewski, tak. Gdyby się tylko... Oj, patrz, to jest duża grupa, przepraszam, to że tak... chyba ze trzy są... Nie, to... Ale to się zerwały, wiesz? Zaha, zerwały się. Tak, już tak, mogły być odbite, ale ładnie krążą. O, tam jeszcze jeden doleciał. Zobaczymy, jak będzie się... Później tak, jak... czyli mamy Jacka 20 km wcześniej, ty w środku tutaj jesteś. Tutaj starogardzcy hodowcy są w środku, ja jestem jeden z pierwszych. Ale tam jeszcze mamy na Swarożyn chyba, tak? Nie. Patrzmy. Zobaczymy, jak zegar chodzi. To jest, benzyk jest to bardzo dobry zegar, bo może powiedzmy odbić nawet 30 gołębi naraz w jednej sekundzie. Takie też były przypadki, że były pierwsze nagrody, czy to może nie tylko pierwsze nagrody, ale po prostu, żeby gołębi odbiły się 3 lub 4 w jednej sekundzie, nie? Tak. O, tu mamy tutaj dwa następny... i trzy, oj, tam z góry, cały czas, fajnie, bo w niebie cały czas coś się dzieje. To jest piękna pogoda i naprawdę, o, jest ten czerwony, którego mówiłem, jak Krzysiu rok temu zapytał, masz czerwone? Nie, nie mam. Nie, a tu przyleciał właśnie. O. A patrz, jak one fajnie teraz cztery, cztery taka grupa leci. Chodź. Tu roczniaka masz, widzę, on tam przygotowany był, co?
Słyszymy cały czas odbijany drot. Chyba z 20 już jest, co? Zaraz zobaczymy. Ale fajnie, bo cały czas dochodzą. I patrz, jak tam z nieba też fajnie nurkował, pikuje tak. Dzisiaj było naprawdę... Warunki fajne. Tak, warunki. Aczkolwiek ja powiem jeszcze, ja rano, kiedy kaczki o 6 rano szedłem karmić, to miałem mróz na szybę, ten lód na szyba, minus 2 stopnie mrozu było. To jest ta anomalia taka troszeczkę. Tam. Miski ze zbożem, one tak bardzo reagują na miseczkę. To jeszcze masz szansę. Jak kiedyś powiedziałeś w jakimś filmie, to nasze choć jest najbardziej popularne, nie? Różnie mają. Choć to często mówią. I teraz jeszcze wróćmy do tego umiejscowienia. Tutaj jeszcze mamy na południe, to tam pelplin bardziej, nie? Na południu mamy generalnie latami delikatnie z południowego zachodu te pierwsze loty, przy takich wiatrach północnych no faworyzowani są nasze tutaj, nasza sekcja dwie miejscowości Pelplin i Gniew, no ale cóż, coś za coś. Tak, dzięki temu spokojnie możecie... Spokojnie możemy lotować, to czasami nas troszeczkę złości, no ale cóż, na pewno. Ale za to jest na pewniaka, bo tam gdzie ja jestem członkiem oddziału mieliśmy taki problem, tak. Że tylko chyba na stare 20 kilka spisów jest oddane. W Pelplinie mamy dobrych hodowców, w Gniewie mamy dobrych hodowców i wtedy są hodowcy przy Wiśle, pod Tczewem. A wszystko oddział starogardański. Krzysztof Musiał tam jest chyba, lotuje jeszcze dalej w oddziale? Krzysztof lotuje... Czy w Tczewie? Krzysztof lotuje w Tczewie od kilku lat. Cały czas dolatują gołębie. Krzysztof wyprowadził się 5 km za Tczew, żeby mieć Sułkowy, dalej. No. Co dzisiaj robią hodowcy? Sprzedają domy, koledzy i wyprowadzają i się. Lotować. I wyprowadzają się, kupują sobie gdzieś tam działki, budują się. Tylko żeby mieć te parę kilometrów od konkurencji dalej. No chodź. Zobacz, ile tam jest odbitych już. Jest 30. 30 i tam parę gołębi jeszcze. Parę gołębi tutaj siedzi na dachu, ale nie wiadomo, czy one już czasem... O, jeszcze chyba jeden się pojawił, tak? Krąży. Jeszcze ten jeden. Tam 5 siedzi. Czyli pomału, zaraz będziemy może mieli te do 50 już. Samiczki, które tam właśnie tam, one w tygodniu wchodzą tamtym oknem. To nie są, niezwyczajne jest dla nich to. Niezwyczajne. Ja nie trenowałem w tym tygodniu ani razu. Tak jak mówiłem w poprzedniej filmie, gołębie były wywiezione. No były wywiezione może 6-7, ale każdy gołąb był wywieziony 3 razy. W tym tygodniu nie wywoziłem gołębi. No ten był odbity. Ten gołąb jest to pierwszy raz włożony. I na razie mamy te wszystkie, to zobaczmy, to odbiło to 30, jest chyba 4. Także to tak mi się udało, że te 30... 33. Czyli tamte z tych, co latały, to były dwa takie, co się odbiły, a nie weszły. Godzina 9. 9 minut to 30. Pewnie już tak ten konkurs się zbliża ku końcowi. Ale 22 sztuk brakuje jeszcze. Tutaj jest następny, jeszcze jeden 5, 3 są, ale ładnie schodzą. W zeszłym roku zakończył. Cała radość hodowcy, jak gołębie mu. Przychodzą. Wracają do domu z dużej szybkości, o jakie piękne składają. O i są następne, zobacz. I pięknie, jak... O i tu jeszcze doleciał. To tak jakoś dziwnie przyleciał. Nie, o tam w niebie patrz, wysoko też jeszcze jest. O, słyszymy. Nie wiem właśnie. Chodź. A w zeszłym roku na jakiej pozycji zakończyłeś loty? Oj, przerwałem loty, słabo mi szły. Te gołębie jakoś nie miały takiego zdrowia, którego ja bym chciał. Mogę jedynie powiedzieć o młode gołębie. Nie byłeś chyba na młodych, nie byłem, nie byłeś. Nie. O tu patrzmy, przylatuje następny. No młode skończyłem na drugim miejscu. Dobrze leciały te młódki.
troszeczkę tutaj tą podobną taką wolierkę, teraz mówisz, Krzysiu, ty robisz. Tak, właśnie chcę taki ułaczka wudzika, będziemy po przyszłym tygodniu taki stawiać gołębnik cały taki. Te młode dzięki takim osłonom były zdrowsze i w sumie dobrze wracały. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, a z których gołębi te młode takie się wybijały? Czy były te same stare linie, które miałeś zawsze? Z tego Rica, co tak nazywasz go? Generalnie tak, tak. Muszę wam powiedzieć, koledzy, to jest duże, jakby to powiedzieć, media, czy to w formie właśnie internetu, a szczególnie tej pisanej, której jak jeszcze Krzysztofa nie było, te wszystkie nasze czasopisma rozsławiły jakichś tam hodowców. Człowiek też był młody, łasy na te gołębie zachodnie i w moim przypadku pewnie popsułem sobie gołębie. Tymi zachodnimi? Tymi zachodnimi, jakimiś tam ściągniętymi. W zeszłym roku wróciłem jakby z tych gołębi, które tam zostały z mojej starej linii. Bardzo przecież wielu hodowców w Polsce ma te gołębie, dobrze lata, ludzie są wdzięczni, że mają te gołębie. Ja sobie też wróciłem w jakiś tam sposób do tych gołębi i od razu te młode. Właśnie z tych takich tego właśnie, co mówiłem, tego Rica. Tak, tego Rica, z tych moich dealerów. A on z Rica pochodził, tylko to był na obrączce 0,75. 0,75 to było 0,75 to było od kolegi Jurka ze Pszczewa. Ale od tego starego Rida jeszcze były moje lepsze Millery, które miałem z Porta Westfaliki ściągnięte od pana Millera. To były gołębie. I już do tych wróciłeś i z tego się sprawdza. I do tych wróciłem i będę tam bardziej jeszcze wracał. Czyli warto trzeba chować swoje gołębie mieć w rozpłodzie, koledzy. A jak ściągamy już gołębie, to naprawdę się nie... zastanowić co? Trzeba zastanowić się, no nie media. Ja chyba się w sumie to był też jeden z moich takich większych błędów. Ja przepraszam, tak stanę, bo będziemy akurat widzieć i rozmawiać, możemy będziemy widzieć gołębie, jak lądują, bo cały czas tu widzimy, lądują te gołębie. Te młode widziałem, te roczne siadły tam, gdzie latały, tak? No. Ale one sobie już bez problemu przychodzą. Przyleciał gołąb z Lubartowa od mojego kolegi. Dobrze mówię? Lubartów to jest, tak? Ile masz już teraz? Jest 40? Przyleciał 42, to 42 gołąb. Kolega Andrzeju, pozdrawiam. Twój as 42. A tu jest, widzimy, ten chce tam wejść, tak? Tam zamknięte masz? O, jest jeszcze następny. To będzie 43. Ten już centralnie gołąb przyleciał z przeciwnego kierunku. Dobrze. Ale najważniejsze, że są gołębie. Że są. I dużo już masz, 43 gołębie, także zostało jeszcze, brakuje jeszcze 12, 55 mówiłeś, że jest. A 43 to jeszcze 43. Tak. Chyba, że tam to się odbija. Tak. O. A chyba nie, myślę, że się odbiła już. Zobaczymy. Zobaczymy. Ten chyba się nie odbił. Chodź. Ile? 43 gołębi. 43. No. Gołębi. Tutaj na początku wspominaliśmy, znaczy wcześniej troszeczkę wspominaliśmy o losowaniu, które będzie kolega Andrzej chciał zrobić. I właśnie ma przygotowane, tak jak w latach poprzednich, kupony. Wprawdzie ostatnio nam losowała córka Andrzeja, ale teraz gdzieś tam się szwendała, ale to już nie będziemy jej męczyć, tak, bo pewnie tak, będzie tak, chciała pokazać tak, się. Tak. Natomiast dziewczyna musi być zrobiona. Tak, właśnie, a tutaj jest godzina za to z mężczyznami jest łatwiej, bo mężczyzna to musi być tyle, żeby włosy przeczesze, dokładnie. Dwa w prawo, jeden w lewo. Kurz przetrze i to wszystko. No. Dwa w prawo, jeden w lewo. Dobrze, że dwa w prawo są, jeden w lewo. I tutaj są losy, znaczy niejako kartki z imionami, nazwiskami hodowców, którzy tak. Jakie warunki trzeba było spełnić, żeby było, brać udział w losowaniu? Te warunki takie trzeba było spełnić, żeby być moim klientem, żeby zrobić u mnie zakupy bez znaczenia. Za ile? Tak, koledzy, ogłosiliśmy to losowanie tydzień temu, bo młodych jednak jest sporo. Tu są właśnie te roczniaki, które nie są lotowane, więc one chowają młode. U góry mam jeden gołębnik. Czyli gołębie jest dość i będzie losowane, teraz będą właśnie nagrodami są te gołębie. Ile teraz losujemy? Znaczy, teraz? Ale późniejsze gołębie, tylko przeproszę, że tak patrzę, trochę obserwuję niebo, leci 7-8 gołębi. O, tutaj dwa. Gołębie lecą, jednak leciały bardzo fajnie z kierunku. Nie? Nagrodami będzie 10 gołębi, które będziemy losować w kilku turach. Teraz właśnie losujemy 4 gołębie i jednego rezerwowego hodowcę. Jednego rezerwowego, bo to nie jest przymus, żeby jak ktoś nie będzie chciał, no to nie będzie. Nie jest to jednak koszt, koledzy, zrobimy taki koszt przesyłką moją tutaj firmową, 30 zł zaledwie.
Jeżeli ktoś nie chce gołębia, to może zrezygnować i wtedy ten hodowca rezerwowy. Tak. Dzisiaj... Nim przystąpimy do losowania, to popatrzmy krążę w niebie, taki czarny gołąb. Musimy przerwać, bo Andrzej go wita. Tu jeden niebieski nam siadł w międzyczasie. A czarny siadł o tam, na szczycie. Miejsce. To jest samica? To o tym właśnie mówisz, czy inna jest taka druga czarna? Tak. Nie, to jest samica. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam siedzi taka samiczka, sylwetka, tylko obserwuję, widzimy. Obserwuję wysoko niebo, ale nie to może wiem, czy coś... No. Ale poczekamy sobie. O, zlatuje. To jest z gołębi samiczki od Krzysia Pietrasa, po tym jego fenomenie czarnym. I znowu siadło. Na tej kalenicy, na szczycie. To może lusujmy, a on weźmie. Dobrze. Sobie w międzyczasie inne dolatują. Jeszcze. To są końcówki, bo tak jak mieliśmy wtedy 43, w międzyczasie coś tam zawsze siadło. To zobaczmy, ile jest. Zobaczmy, ile jest tutaj gołębi. Jest 45 za każde i te dwa. 47 brakuje. O, 48. 8 gołębi. Znaczy 43, tak? Nie, o tam zobacz, 6 był. Dobrze, teraz losujemy. Koledzy, 4, ja tylko tak nie będę ich tutaj zginał. Uczciwie będziemy losować, nikt tu nie jest faworytem. Aha, i w następnej turze też będą te brały udział w losowaniu. Tak, dobrze. Ale już nie te osoby, które zostały wylosowane. Tak, koledzy, wylosujemy 4. Ja tylko powiem na wstępie, że serdecznie dziękuję Wam za zakupy, że jesteście tutaj ze mną, z moim sklepem. Życzę Wam, żeby te gołębie się sprawiły. Lotujcie je, a jeżeli będą jakieś pozytywne sukcesy tych gołębi, to dajcie znać. O, i zaczynam losowanie. Pierwszy gołąb, którego my będziemy numer mówić, bo po prostu pierwszy hodowca, który dostanie gołębia, jest to hodowca... Dziewulski Piotr. Piotr Dziewulski, jakie miejscowości chociaż powiedzmy? Tak, możemy powiedzieć, to jest Siemień, to jest z Lubelskiego. Lubelski, to odłóżmy na bok wtedy, czyli kolega gdzieś... Dziewulski Piotr. Tak. Teraz drugi gołąb pojedzie do... Z lewej strony gdzieś tu mam jedną karteczkę, tak. Dobrze. Kolega Bełbowski Przemysław. Korsz. Bełbowski z Korsz. Przemek Bełbowski, Korsze. Tak, Korsze. Kolego Przemku dziękuję za zakupy. Tutaj cały czas patrzę na gołębie, w międzyczasie ten czarny, zobaczmy, siedzi tam. Jeśli mówię, ten problem kilku lotów wstępnych, tak te roczniaki. Problemy mają. Kolega Obstawski Jarosław. Miejscowość? Tu akurat nie ma. Czasami koledzy no nie pisze. To nie pokazujmy telefonu. Nie, 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 może to nie ma tutaj. To jest, tu nie ma telefonu, aha. Ale tak, jeżeli ktoś jest moim klientem, to ja tylko piszę nazwisko, imię, bo on jest w bazie danych. Dobrze, czasami mamy wiecie, trzeciego? Nie spisujemy adresów, bo jesteście w bazie danych. Tu jest bardzo ciekawy gołąb. Ten Krzysiu może czerwi u góry. To jest gołębica, która... Ty mówisz o tym niebieskim? Nie, na dachu. Aha, na dachu, tam jeszcze jeden. Z białym lotkiem? To jest ten problem jeszcze też. To jest gołębica, która w młodych latach miała drugą nagrodę. Jej siostra miała trzecią nagrodę z gniazda. To są gołębie od kolegi z matki. Szmita, Szczerska, ta słynna, Janusz Schmidt. Ta słynna nagroda, tak, na wspólnym gołębniku. W Rogowie, co miał... Jeden z rodziców jej matki był rodzicem tamtej gołębicy. Bo tam pamiętam ten gołąb, który tam był, zdobył tą nagrodę, to był gołąb, był takiego gołębia czysty Janusza Schmidta, który w magazynie Dobrolot albo w hodowcy był takim czołowym gołębiem wyróżnionym, a ojcem był, albo matką, z gołębi Krzyśka Pruskiego, z gołębi Sylwester, z tego co pamiętam. Tutaj wylosowałem czwartego hodowcę, pan Kobus Mieczysław z miejscowości Smokowo. Smokowo. I jeden rezerwowy. O, jak się ładnie składa. Może czarna wejdzie teraz. O, czekajmy, zobaczmy. O, i weszła. I zaraz pociągnęła tę drugą. O, jest. To też prawie 50. Najważniejsze, że te pierwsze wchodziły lepiej. Ale 50 wchodziły. Teraz jeszcze... Koledzy, ostatni. Tu ostatni. I mewa, ale to nie do ciebie. Tu jest bardzo ciekawy gołąb. Przed lotami wywiozłem gołębie i ten gołąb. O którym już? Ten, tak. Ten, co tutaj krąży. Tu jeszcze dwa chodzą, widzę też sobie. Na siłę chcą tam wejść do tej woliery.
To roczniaczek widzę. Jego brat się skaleczył, on się skaleczył przed lotami. Tyle krwi było, jakby się, nie wiem, jakby gołębie przy namiezaniu, nie? Mhm. A on się tylko skaleczył, tu o szpachtelek. Koledzy, wylosowałem rezerwowego hodowcę, jest to pan Wojciech Krzysztof z miejscowości, nie ma miejscowości, bo widocznie czyli będziemy dostały w bazie klient. Danych kolega będzie szukał, także tym hodowcom gratulujemy, a kolejna tura losowania będzie za jakiś czas. Na tą porę jednak zobaczmy, ile jest tych gołębi, które przyleciały. Jest 49 sztuk, czyli jeszcze 6 gołębi jeszcze jest w niebie, a tutaj nie, ten czy jest odbity, tutaj chodzi jeden, a teraz na klapie jest, ten już jest odbity, czyli jeszcze tak naprawdę około 5-6 gołębi brakuje. Pomału będziemy naszą tutaj relację kończyć, jak wyniki kolegi Andrzeja będą się tutaj plasować w oddziale, to będziemy widzieć później na stronie internetowej, strona internetowa oddziału z wynikami jest zawsze ta sama od wielu, wielu lat. Tak, ja tylko dopowiem koledzy, że też prosicie o numer telefonu. Starsi hodowcy, naprawdę starsi, ostatnio dzwonił kolega z Anglii i mówi, no ja jestem starszy, mam 52 lata, tak z internetem. A ja myślałem, że ja jestem młody, będę miał 58. Właśnie. Koledzy, chodzi o co? Podaję numer telefonu. Ci, którzy mają problemy z internetem, wtedy ciężko im, wielu ludzi dzwoni prosząc numer do kolegi Luisa, do Zblewa, do Czesława Kursa. Mój numer telefonu 509-667-214. A strona internetowa www.andrzejwalędziak.pl. Także dziękujemy bardzo, miło nam było tutaj relacjonować, dużo rzeczy się ciekawych nowych dowiedzieliśmy. I tak jak zgodnie z sugestią kolegi Andrzeja, teraz będziemy też jeszcze, gdzie będziemy odwiedzać kolegów, mówić, gdzie jest umieszczony, jak będziemy na locie, ich gołębnik względem innych gołębi hodowców w oddziale. Także dziękujemy i postaramy się tutaj jeszcze nie raz kolegę Andrzeja odwiedzić. Do zobaczenia. Jeszcze jedno zdanie, że za tydzień pewnie znowu będziemy losować 2-3 gołębie i tak przez następne tygodnie. Tak, tak. Już Magda albo ja sam, może małżonka, ale w każdym razie te 10 gołębi, te pozostałe 6 gołębi będzie, w ciągu 2-3 tygodni wylosujemy. Dzięki serdecznie, Krzysztof. Do zobaczenia wtedy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. I popatrzmy ostatni raz już. Tu chodzą jeszcze gołębie. Tam jest 50 gołębi bodajże odbitych. Nie wiadomo, czy są te już odbite, bo tam one wchodziły, wychodziły, ale naprawdę zobaczmy, z 55, 50 jest już w gołębniku. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.